Wybór laptopa nigdy nie jest prostą sprawą, zwłaszcza jeśli ogranicza nas kwota, którą chcemy wydać na jego zakup. Ale właśnie od tego macie nas. Przejrzeliśmy szeroką ofertę sklepów i wybraliśmy 10 modeli kosztujących około 2,5 tysiąca złotych. Zaczynamy od Asusa R558UA, czyli sensownie wycenionego laptopa o wysokiej jakości wykonania i z wygodną klawiaturą. Wyposażony jest w niezły procesor Intel Core i5, czyli układ z najnowszej generacji Kaby Lake. Oprócz tego mamy jeszcze 15-calowy ekran o rozdzielczości Full HD z antyrefleksyjną matrycą. Laptop jest dobrze wykonany, ma wygodną klawiaturę i dużą liczbę złącz. Prezentowana wersja jest bez systemu operacyjnego Windows. Na miejscu 9 Lenovo ThinkPad E450, który dobrze sprawdzi się zarówno do pracy w biurze, jak i poza nim, m.in. dzięki mocnej, wytrzymałej obudowie. ThinkPad E450 wyposażony jest w 14-calowy ekran z powłoką antyrefleksyjną. Nie zabrakło także bardzo wygodnej klawiatury, czyli wyróżnika całej serii ThinkPad. Pozostałe parametry to procesor Intel Core i3 oraz dysk 500 GB. Trzeci laptop w zestawieniu to multimedialny model firmy Dell, a konkretnie Inspiron 15567. Duży ekran, wygodna klawiatura i niezła wydajność. Tak można go w skrócie opisać. Wprawdzie cena tego modelu nieznacznie przekracza 2,5 tysiąca złotych, ale za to jego parametry w pełni to usprawiedliwiają. Mamy tu bowiem mocny procesor Intel Core i5, a także dedykowany układ graficzny AMD R7. Laptop zaopatrzony jest ponadto w dużą liczbę złącz, a nawet napęd optyczny. Kolejny laptop marki Asus to multimedialny model serii R541. Jego cena doskonale pasuje do zakładanego budżetu 2,5 tysiąca zł. Asus wyróżnia się oryginalną stylistyką obudowy, która utrzymana jest w eleganckim białym kolorze. Znalazło się tutaj miejsce dla 15-calowego ekranu Full HD oraz wygodnej klawiatury. Laptop wyposażony jest w procesor Intel Core i3, grafikę GeForce 920M i dysk 1 TB. Brakuje tylko SSD, ale przecież zawsze można go oddzielnie dokupić. Drugi z laptopów Lenovo to model 310-15ISK. To solidny, uniwersalny komputer do wszechstronnych zastosowań. Producent oferuje tego laptopa w pokaźnej liczbie konfiguracji. My wybraliśmy model z procesorem Intel Core i5, dużą ilością pamięci RAM oraz szybkim dyskiem SSD 240 GB. Gwarantuje to komfortową pracę oraz szybkie działanie komputera. Prezentowana cena nie obejmuje systemu operacyjnego. Pora na pierwszą piątkę zestawienia. Otwierają efektownie czerwony Dell Inspiron 11, niewielki, konwertowalny laptop dla osób nastawionych na mobilność. Dell świetnie sprawdzi się jako komputer do szkoły, na uczelnię czy po prostu do zabrania go w podróż. Dotykowy, obracany ekran pozwala w łatwy sposób zamienić go w tablet. Z kolei solidna obudowa gwarantuje, że bez obaw można spakować go do plecaka czy do torby i korzystać z niego gdziekolwiek tego potrzebujemy. Tuż za podium znalazł się jeden z najlepiej wykonanych laptopów w zestawieniu. To elegancki HP Pavilion X360. To drugi laptop konwertowalny w zestawieniu. Tutaj mamy jednak do dyspozycji większy, 13-calowy ekran, który jest po prostu wygodniejszy w codziennym użyciu. Świetna jakość wykonania obudowy, poręczna konstrukcja, wystarczająco wydajny procesor Intel Core i3 oraz wygodna klawiatura to jego największe zalety. Lenovo 100 to seria laptopów stworzonych z myślą o zachowaniu dobrej relacji ceny do możliwości, a wybrany przez nas model spełnia te warunki w 100%. Sercem tego laptopa jest procesor Intel Core i3, a płynne i szybkie działanie zapewnia 4 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 120 GB. Mamy nawet dedykowaną kartę graficzną Nvidia GeForce 920MX. Wygodna klawiatura, duża liczba złącz i elegancka stylistyka to kolejne warte podkreślenia atuty. Drugie miejsce na podium przypadło w udziale laptopowi Acer Aspire F5, który wyposażony jest w niemal wszystko, czego można oczekiwać od komputera w tej cenie. Ten laptop to doskonały przykład na to, jak połączyć przystępną cenę ze sporymi możliwościami. Nie zabrakło tutaj nawet dedykowanej karty graficznej, która da sobie radę z mniej wymagającymi tytułami, animatowego ekranu o rozdzielczości Full HD. Do pełni szczęścia brakuje jedynie dysku SSD. Nie będę Was dłużej trzymał w niepewności. Pierwsze miejsce w zestawieniu zajął HP 250G5. Solidny, elegancki, dobrze wyposażony i adekwatnie wyceniony. Czym zasłużył na zwycięstwo? Przede wszystkim bardzo dobrą relacją ceny do możliwości. Za niespełna 2300 zł mamy niezły procesor Intel Core i5, 4 GB pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 128 GB. Ważna jest także dobra jakość wykonania obudowy, wygodna klawiatura oraz duży ekran z matową matrycą. A który z wybranych przez nas modeli jest według Was najbardziej godny uwagi? A może macie swoje propozycje? Dajcie znać w komentarzach.